dobry, drodzy widzowie. Jak widzicie, już po pierwszym kadrze jesteśmy w miejscu związanym z artylerią, ale to nie jest jakieś miejsce związane z artylerią, ale artyleryjskie serce polskie, mianowicie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, czyli wyjątkowo ważne miejsce, w którym są szkoleni artylerzyści i nie jesteśmy tutaj przypadkiem. Tak, nie jesteśmy tutaj przypadkiem, ponieważ słuchajcie, właśnie dziś mają miejsca pierwsze polskie strzelania z wyrzutni rakietowych HIMARS i do artylerii wracają rakiety. Wracają rakiety. Wiele lat chyba było tak, że to są wojska rakietowe i artylerii, tylko rakiet nie miały, więc... No miały rakiety do BM-ek, tak? Generalnie BM-ki, i do WR-40 Langusta. Świętujemy to, co powinno być już parę lat temu zrobione, czyli duże rakiety. Tak, bo słuchajcie, mieliśmy kiedyś wyrzutnie rakiet operacyjno-taktycznych Toczka, ale one zostały wycofane w 2005 roku i od 2005 roku, słuchajcie, wojska rakietowe, artyleria, a właściwie całe siły zbrojne RP miały bardzo krótkie ręce. Czyli ten zasięg ognia był ograniczony do 30 paru kilometrów, takim z lekkim przymrużeniem oka w przypadku Feniksu Z, w przypadku Langus mogliśmy mówić tam o 40, powiedzmy, tak dobrze powieje. No więc te nasze wojska rakietowe w zasadzie nie miały rakiet, które byłyby zdolne do rażenia głębi przeciwnika. Rakiet taktycznych, nie? W ogóle, w no to, tak naprawdę mówimy o operacyjnych i taktycznych. Słuchajcie, to się zmienia. Zmienia się i to, słuchajcie, w pięknym stylu, ponieważ nabywamy no, zestawy wyjątkowo nowoczesne, najnowocześniejsze na zachodzie, czyli HIMARSy. Nabywamy zestawy przyszłości ATACMS. Być może kiedyś będziemy mieli... PRSM. Tak, miejmy nadzieję. Słuchajcie, no to jest radosny dzień. Lubimy przyjeżdżać w takie dni, w takie miejsca, ponieważ okazuje się, że w ramach tej modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP nie nabywamy poszczególnych rodzajów sprzętu, czyli nie kupujemy sobie, słuchajcie, haubicy B albo wyrzutnie rakietowe X, tylko budujemy określone zdolności. Odbudowujemy w zasadzie, nie? Tak, no w zasadzie to trzeba zbudować od zera, tak? Tak, po takim czasie faktycznie. Tak, więc w związku z powyższym, słuchajcie, rozpoznanie, cały ten kill chain, o którym wam Dawid wielokrotnie opowiada w przypadku marynarki wojennej, czyli wykrycie celu, rozpoznanie, identyfikacja, zaplanowanie misji, rażenie. Ocena. Tak, ocena skutków misji. No i oczywiście gdzieś w tym pomiędzy wykonanie zadania ogniowego i słuchajcie, to wszystko wraca w naprawdę pięknym stylu do wojsk rakietowych i artylerii i bardzo się cieszymy, że możemy wam to pokazać. I chyba, że jesteśmy świadkami tego, bo to też no, tak. Trzeba przyznać, że fajne uczucie. Tak. Po prostu. Więc słuchajcie, zapraszamy na poligon. Drodzy widzowie, na pytanie, dlaczego HIMARSy są przełomem dla wojsk rakietowych i artyleryjskich, odpowie nam pan porucznik Gańczak z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Dzień dobry, panie poruczniku. Dzień dobry. Panie poruczniku, dlaczego HIMARSy są przełomem dla wojsk rakietowych i artylerii? HIMARSy są zdecydowanie przełomem, ponieważ od blisko 20 lat w arsenale polskiej artylerii brakowało sprzętu o zasięgu operacyjnym. Wyrzutnie HIMARS zapewniają dokładną precyzję strzału, ale także i donośność. Mówimy tutaj o amunicji typu GMLRS o zasięgu od 15 do nawet 80 km. Natomiast HIMARS może jeszcze bardziej zwiększyć swój zasięg, stosując artyleryjską amunicję typu ATACMS. Pozwala nam to jeszcze bardziej przenieść teatr działań artylerii w głąb ugrupowania przeciwnika, obezwładniać przy tym stanowiska dowodzenia, stanowiska ogniowe artylerii, a także krytyczną infrastrukturę. Panie poruczniku, dlaczego, jakie są główne zalety HIMARS-u z punktu widzenia artylerzystów? HIMARS to tak naprawdę akronim i oznacza on
system artyleryjski o wysokiej mobilności. Wyrzutnie HIMARS mogą być transportowane przy pomocy samolotów, na przykład C-130 Hercules. Na kilka minut po opuszczeniu pojazdu system jest już gotowy do prowadzenia zadań ogniowych. Panie poruczniku, cieszy się Pan, że Wojsko Polskie dostało na wyposażenie HIMARSy? Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest pan pułkownik Remigiusz Zieliński, komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pułkowniku, dlaczego to strzelanie z HIMARS-ów, które jest dzisiaj u pana pułkownika na poligonie, jest tak przełomowe? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, jest przełomowe, jest historyczne. Wręcz co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w struktury Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w struktury artylerii powracają wojska rakietowe. To symboliczny dzień. Wykonanie zadania amunicją bojową świadczy o tym powrocie po 18 latach wojsk rakietowych w struktury, tak jak powiedziałem, Sił Zbrojnych, czyli teraz możemy już śmiało mówić i pełnoprawnie wojska rakietowe i artylerii. Drugi powód jest jakby pochodną tego pierwszego, a mianowicie potencjalny przeciwnik stracił bezkarność ogniową i wszelką inną na pewnych odległościach, pewnych dystansach. Zarówno w ramach działań głębokich, jak i w strefie tyłowej już tak bezkarnie czuć się nie może, ponieważ wojska lądowe uzyskały możliwość rażenia celów właśnie na takich dystansach. Uzyskały, można mówiąc kolokwialnie, pazur, którym mogą dotkliwie przeciwnika podrapać. Panie pułkowniku, jaka jest rola i zadania Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu? No, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia jest jedyną jednostką szkolnictwa wojskowego, szkolącą na potrzeby artylerii w Polsce. I tak naprawdę nie ma artylerzysty w Siłach Zbrojnych RP, który nie przeszedł wyszkolenia w jakiejkolwiek z form tutaj w centrum. Szkolimy na potrzeby wojsk rakietowych już teraz i artylerii w obszarach nie tylko środków ogniowych, to znaczy wyrzutni, dział, ale również na potrzeby rozpoznania, czyli operatorów rozpoznania wzrokowego, obrazowego, jak również radiolokacyjnego, oraz szkolimy specjalistów realizujących zadania w ramach połączonego wsparcia ogniowego. Panie pułkowniku, nowy sprzęt jest kupowany dla Sił Zbrojnych RP, mamy nowe wyrzutnie rakietowe, mamy nowe armatochaubice samobieżne, no widać wyraźnie, że ta modernizacja techniczna postępuje, ba no, ruszyła z kopyta w przeciągu ostatnich kilku lat. W związku z powyższym, jaka jest przyszłość Centrum Szkolenia Artylerii w Toruniu? Jak pan tą przyszłość widzi? Ogromne wyzwanie i ogrom zadań dla Centrum, ponieważ nowe zdolności, jakie Siły Zbrojne uzyskują poprzez wprowadzanie zarówno nowoczesnej artylerii lufowej, jak i również systemów artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, niejako wymusza na nas dostosowanie naszych struktur, organizacji oraz możliwości szkoleniowych na potrzeby właśnie szkolenia w tych obszarach sprzętowych. Również myślimy o tym i jest tutaj, prace są mocno zaawansowane, abyśmy przeszli na system tak zwanego szkolenia systemowego, czyli nie tylko poszczególne obsługi funkcyjni danego rodzaju uzbrojenia, ale również cała pętla decyzyjna, praktycznie od rozpoznania poprzez targeting, czyli wybór, selekcję celów, przez dowodzenie kierowania ogniem, rażenie i zabezpieczenie logistyczne całego procesu. Więc również nie jest tajemnicą, że rozważana jest możliwość szkolenia oficerów również, czyli powrót szkolenia oficerów do tutaj Toruńskiego Centrum, oficerów artylerzystów oczywiście. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Dziękuję bardzo, panie.
przyszłość wojsk rakietowych i artylerii. Zapytamy pana pułkownika Podczuskiego, szefa zarządu wojsk rakietowych i artylerii. Panie pułkowniku, wielkie zmiany, wielkie zakupy, widać nawet tutaj sam nowy sprzęt. Jak wygląda przyszłość wojsk rakietowych i artylerii? W blisko dwóch dekadach odtwarzamy wojska rakietowe. Odtwarzamy wojska rakietowe, które przewyższają kilkukrotnie zdolności do tej pory posiadane, wycofane. Dzisiejsze strzelanie to jest preludium do kolejnych zakupów i rozwijania kolejnych jednostek wojsk rakietowych. W tym przypadku będą powstawały kolejne brygady wyposażane w wyrzutnie HIMARS. Będą stanowiły to wsparcie na szczeblu korpusu. Tak to zostało zaprojektowane, że wyrzutnie Homar K, czyli elementy koreańskie, będą stanowiły wyposażenie jednostek szczebla dywizyjnego. Mam tu na myśli brygady artylerii. Na chwilę mamy jedną, pierwszą brygadę artylerii. Natomiast docelowo wszystkie pułki będą przeformowane w brygady artylerii, a te dywizjony Homara K będą stanowiły, no, w mojej ocenie, znaczący oręż w rękach dowódców dywizji, jeżeli chodzi o realizację zadań wsparcia ogniowego w pasie obrony dywizji. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Słuchajcie, wróciliśmy jeszcze na chwilę do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, do Koszar, do komendantury. Słuchajcie, jedną rzecz chciałem wam jeszcze powiedzieć na koniec, która była dla mnie bardzo ważna, która mnie w sumie uderzyła dzisiaj na poligonie w momencie strzelań, a mianowicie to, jak wielką wartością jest nowy sprzęt dla żołnierzy, ale z punktu ich morale, z punktu tego, że oni są dumni, że mają nowoczesne uzbrojenie, że mają absolutnie topowe uzbrojenie, wiedzą jak z niego skorzystać, że oni mają świadomość, że mają czym uderzyć przeciwnika, gdyby zaszła taka potrzeba. I to jest, słuchajcie, coś, co wielokrotnie widzieliśmy z Dawidem tam, gdzie byliśmy, gdzie trafia nowy sprzęt. Nieważne, czy to była mewa, tak. Czy to są HIMARSy, czy to są kraby na przykład. Pewnie. Wszędzie, raki, tak. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie jest nowy sprzęt, widać to, jak żołnierze są dumni z tego, że mają nowy, nowoczesny sprzęt o ogromnej wartości na polu walki. I to jest rzecz, która jest bardzo pozytywna, którą dopiero widać, jeżeli się porozmawia z żołnierzami i kiedy widać po prostu w ich oczach, że w końcu mamy nowoczesny sprzęt, wiemy jak go użyć. I to jest taka konkluzja na sam koniec, którą po prostu chciałem się z wami podzielić. Nie sam koniec, bo jeszcze wydaje mi się, że dobrze i fajnie byłoby pozdrowić wszystkich żołnierzy, z którymi mieliśmy dzisiaj do czynienia, bo nie do nich. Tak, to tak. I tą konkluzją kończymy konkluzję. Zdecydowanie.